Ohajo! Tak, w końcu, po długiej, 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 bardzo długiej przerwie, w końcu jakiś vlog. Zebrałam się, przemogłam się, w końcu zrobiłam vloga, odzyskałam też statyw, którego w międzyczasie pożyczyłam jednej osobie i który odzyskałam w kawałkach. Tak więc, generalnie rzecz biorąc, kamera będzie bardziej krzywo niż zwykle, ponieważ musiałam naprawić statyw za pomocą pudełka po estrofemie. I no. Mniej więcej jest to proste, aczkolwiek widzę, że niezbyt dokładnie, tak więc nic z tym nie zrobię. Statyw dostałem połamany, tak więc powiedzmy, że troszkę trudno go się w tym momencie użytkuje. Anyway, tak, światło jest tak samo do dupy jak zawsze. Jest stamtąd słoneczko, stąd dwie żarówki, tak więc w tej kwestii nic się nie zmieniło. No i mam tutaj tą piękną, pandemiczną maseczkę, piękny pandemiczny outfit, choć dyktowany nie tutaj pandemią, tylko tym, że po prostu powiedzmy, że moje zęby są w stanie wymagającej dużej interwencji dentystycznej i stwierdziłam, że nie będę was z nimi straszyć, ponieważ nie stać mnie w tej chwili na dentystę. Okej, ale zanim przejdę do tematu vloga, chciałabym zrobić małą autoreklamę, ponieważ wiecie albo nie wiecie, oprócz prowadzenia tego małego radiowca swojego na YouTubie, zajmuję się także rysowaniem w digitalu oraz grafiką 3D. Tak więc ogólnie rzecz biorąc, jeśli macie Twittera albo DeviantArta i podobają wam się moje prace, na przykład te, które piszę jako banner na moim kanale i jako awatar, to możecie zafollowować mojego Twittera i zafollowować mojego DeviantArta. A jeśli chcecie zobaczyć moje prace 3D, to możecie zerknąć na stronę mojego moda, gdzie tam publikuję za to moje modele 3D w postaci zbroi, toporów, hełmów itd., itd., itd. Tak więc cóż, jeśli podoba wam się moje bazgrolenie, to linki do mojego Twittera, DeviantArta są w opisie i tam możecie przejrzeć sobie moje prace inne niż te, które pokazuję w samym obrębie kanału, ponieważ w obrębie kanału nie pokazuję wszystkiego, co rysuję. I tak, można też zamawiać ode mnie rysunki, jeśli ktoś lubi takie animoarty i chce na przykład awatar, albo nie wiem, do czegoś innego postać potrzebuje mieć narysowaną, to można u mnie coś takiego zamówić. No dobra, przechodząc do samego tematu filmu, definicja transpłciowości, a konkretnie ta definicja, na jaką mogą ludzie trafić, kiedy wyszukują coś o transpłciowości, tak więc zerknijmy sobie na Wikipedię, ponieważ raczej jest to pierwsze miejsce, do którego większość osób trafi i z tego co zauważyłam, masa osób opiera się właśnie na tym, co wyczytają w Wikipedii na temat transpłciowości i niespecjalnie próbują szukać innych źródeł. Znaczy, nie żeby Wikipedia była generalnie złym miejscem, problem jest taki, że transpłciowość jest takim tematem, że Wikipedia w tym przypadku jest złym miejscem, żeby szukać informacji o transpłciowości. No dobrze, ale najpierw zróbmy małe wyjaśnienie odnośnie słownictwa, ponieważ są dwa słowa, które generalnie są używane jako synonimy i mamy tutaj transpłciowość i transseksualizm. I tak, transseksualizm jest tutaj powiedzmy starszym, wychodzącym z użycia terminem, zaś generalnie coraz więcej osób transa chętniej przychodzi, żeby korzystać ze słowa po prostu transpłciowość i podobnie jest w przypadku angielskiego, gdzie mamy transgender i transseksual. Tutaj też transseksual powoli odchodzi z użytku na rzecz właśnie transgender. Przynajmniej z tego, co się orientuję, ponieważ generalnie i tak zazwyczaj się używa po prostu skrótowca trans, aczkolwiek jak się mówi już pełną formą, to coraz częściej używa się właśnie transpłciowość zamiast transseksual czy transseksualizm. Tak więc no. Tak swoją drogą, ja wiem, że na pierwszych moich materiałach, na pierwszych vlogach używałam słowa transseksualizm, bo wtedy jeszcze powszechnie się używało transseksualizm te kilka lat temu, tylko że nie ma kompletnie sensu mnie poprawiać na tych materiałach. Jedna osoba właśnie kompletnie chyba nie patrzyła na daty i poprawiała tutaj terminologię, jakiej używałam w tamtych materiałach. Nawiasem mówiąc, poprawiała z błędem, ale mniejsza o to. I ja mam takie: patrzcie na daty vlogów, proszę was. I nie wiem, zajrzyjcie, czy terminologia nie zmieniła się w najnowszych vlogach. Cokolwiek. Anyway, generalnie definicja osoby trans jest bardzo prosta. Jak spojrzałem na definicję Wikipedii, to miałem takie okej. Tak więc może zacznijmy od tutaj samodzielnego zdefiniowania osoby trans, zanim zajrzymy na Wikipedię. Dla mojego i waszego dobra. Okej? Okej, to generalnie osoba trans to taka, której tożsamość płciowa lub też płeć odczuwalna można mówić, w każdym razie której tożsamość płciowa jest inna od płci, której przypisano danej osobie przy urodzeniu.
płeć przypisana przy urodzeniu jest na podstawie genitaliów. Tak więc generalnie też można mówić, że osoba transpłciowa to taka, której tożsamość płciowa jest inna niż jej genitalia, albo że w której tożsamość płciowa jest inna niż większość rzeczy w jej, niż płeć większości rzeczy w jej organizmie. Bo jak wiadomo, mam nadzieję, że wiadomo, w przypadku organizmu można wiele rzeczy skwalifikować płciowo i te rzeczy mogą być różnej płci. U części osób się tak zdarza po prostu. I jedną z tych rzeczy jest właśnie też tożsamość płciowa. No, a generalnie samą tożsamość płciową można zdefiniować po prostu jako to, jak mózg danej osoby postrzega własną płeć. I też wydaje mi się, że jest to dosyć proste, przynajmniej powinno być proste, tak bazowo. Znaczy, nie oczekuję, że różne osoby będą od razu rozumieć, jak się czują osoby trans, ale myślę, że taka podstawa jest prosta do zrozumienia. Mam nadzieję. No i tutaj ważna kwestia, to czy ktoś jest trans, czy ktoś nie jest trans oraz to, jaką ktoś ma tożsamość płciową, nie jest związane z tutaj kulturowym postrzeganiem płci, czyli nie wiem, z tym, jakie zachowania są przypisane do danych płci, jakie role społeczne są przypisane do jakiej płci, jaka ekspresja jest przypisana do danych płci i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Te rzeczy są niezależne od tożsamości płciowej, tak więc to, czy nie wiem, ktoś lubi się ubierać tak czy tak, czy nie wiem, zachowuje się tak czy tak, nie ma związku z tym, czy dana osoba jest trans, czy nie jest trans i z tym, jaka jest tożsamość płciowa tej osoby. To też jest, mam nadzieję, proste. Znaczy dobra, ja tak mówię, że mam nadzieję, że to jest proste i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, ale wiem, że w praktyce wszyscy to przekręcają i w efekcie masa osób potem mówi bullshit na temat osób trans. Tak więc przejdźmy teraz do tego, jak to jest opisane na Wikipedii. No i dobra, najpierw zerkniemy za definicję transpłciowości z uwagi na to, że to jest właśnie to określenie, które jest powszechnie używane, a potem przejdziemy do definicji tutaj tożsamości płciowej i transseksualizmu na Wikipedii. Tak więc zacznijmy od transpłciowości. Będę patrzyła teraz z bok, ponieważ tutaj na drugim ekranie mam otworzoną wiki, ponieważ na głównym ekranie w tej chwili zasłania mi aparat większość ekranu, więc no, tak. Transpłciowość określenie zbiorcze na osoby, których tożsamość płciowa, ekspresja płciowa lub zachowania różnią się od tych kulturowo związanych z płcią, do której zostały przypisane w momencie urodzenia. Super. Po co wbijać w tą definicję ekspresję płciową i zachowania społeczne? Excuse me. Dosłownie ten początek już błędnie robi zamieszanie i powoduje, że w definicję transpłciowości wbija się na przykład tutaj osoby, nie wiem, chłopaków, którzy lubią nosić spódniczki. Albo, nie wiem, chłopaków, którzy mają powiedzmy łagodniejszy charakter. Albo dziewczyny, które mają ostrzejszy charakter. Po co? A potem jest na osoby trans shitstorm, że jakiś rodzic stwierdził, że jego dziecko jest trans po tym, że zachowuje się tak i tak, niezależnie od tego, co samo dziecko miało do powiedzenia. I potem się okazało, że to dziecko nie jest trans. I potem jest shitstorm na osoby trans. Dzięki Wikipedio! Po prostu niesamowite. Jedziemy dalej. Oprócz osób o tożsamości płciowej przeciwnej do przypisanej im płci, trans mężczyźni, trans kobiety, może ono obejmować osoby, które nie są wyłącznie męskie lub żeńskie, osoby niebinarne, genderqueer. Swoją drogą, że genderqueer spotkałem się tylko na Wikipedii. Tak z użyciem tego. Jedziemy dalej. W tym osoby bigender, pangender, z pangender też się spotkałem tylko na Wikipedii, a gender fluid lub agender. Inne definicje transpłciowości obejmują również osoby, które należą do trzeciej płci lub też definiują osoby transpłciowe jako trzecią płeć. Termin transgender sporadycznie definiowany jest bardzo szeroko, także obejmuje również transwestytów. Nawiasem mówiąc, jak się przejdzie na to samo na tutaj Wikipedii angielskiej, to mamy, że termin transgender może zawierać także crossdresserów. Tylko że już wcześniej wepchnęli się to crossdresserów, mówiąc o gender expression, czyli tutaj kwestie dotyczące zachowania, manier, zainteresowania i wyglądu danej osoby związanych kulturowo z płcią. Czyli robicie masło maślane w sumie. Z jednej strony mówicie, że osoby o innej ekspresji płciowej, niepasującej do kulturowo przypisanych do
ich płci przypisanej przy urodzeniu od razu są osobami trans, a potem mówicie, że jednak jest to czasem tylko tak definiowane. Co? Tak swoją drogą, to, że społeczeństwo w ramy transpłciowości pycha właśnie ekspresję, która nie pasuje do narzuconych kulturowo norm płciowych, powoduje, że właśnie ci osoby, które nie mają ekspresji zgodnej z tą narzuconą kulturowo normą, są często transfobiczne wobec osób trans, ponieważ społeczeństwo wciska im, że są trans, kiedy nie są trans, właśnie z powodu tej ich ekspresji, która nie pasuje do kulturowego wzorca. Super, co nie? W każdym razie, generalnie rzecz biorąc, polska i angielska definicja transpłciowości jest dosyć podobna. Tutaj jedynie w przypadku angielskiej został jeszcze dodany dopisek, że niektóre osoby transpłciowe, które poddają się tutaj medycznej tranzycji, są identyfikowane jako transseksualne. I to jest w sumie coś, co z tego co wiem, część lekarzy nie uprawia, czyli jeśli chcesz medycznej tranzycji, to jesteś transgender, jeśli nie chcesz, to jesteś transseksual, i z tego co wiem, część lekarzy taką terminologię przyjmuje. Przyjmują ją też skrajnie, to znaczy, że jeśli nie chcesz operacji, to nie wolno ci żadnej tranzycji medycznej podjąć, czyli nie wolno ci HRT zacząć, tak więc powiedzmy, że lekarze niektórzy zachowują się jak kurwy w tej kwestii. Znaczy tak, od razu słowem wyjaśnienia. Generalnie rzecz biorąc, tutaj zabiegi medyczne, operacyjne tranzycji są po pierwsze dosyć kosztowne, po drugie efekty są różne, po trzecie no jednak operacja jest jakimś tam wymęczeniem dla organizmu, tak więc dlaczego jeśli ktoś chce HRT, to ma się zmuszać tą osobę, żeby także przeszła operację? What? Anyway, to osobny temat już. No dobrze, to jak mieliśmy zamieszanie w tutaj definicji transpłciowości, to przejdźmy do jeszcze większego zamieszania, jakie mamy w definicji tożsamości płciowej. Tożsamość płciowa, termin oznaczający osobiste poczucie własnej płci społeczno-kulturowej, czyjeś wewnętrzne pojęcie ja jako mężczyzna, kobieta, kombinacja obu tych pojęć lub żadna z nich, to jak jednostki postrzegają siebie i siebie określają. Jest ona tożsamą z jednej z ról płci, która zaczyna się kształtować w okresie wczesnodziecięcym, kiedy to jednostka uczy się dostrzegać i odpowiadać na kierowane pod jej adresem społeczne oczekiwania. Tożsamość płciowa może być taka sama lub inna niż płeć przypisana przy urodzeniu. U większości ludzi tożsamość płciowa jest zgodna z płcią biologiczną i takie osoby określone są jako cispłciowe. Fajnie, że dodali się terminologię cispłciowe, bo sporo osób tej terminologii nie zna. Osoby, u których taka zgodność nie występuje lub występuje w mniejszym zakresie, określa się jako transpłciowe lub transseksualne. Tak, czyli najpierw w jednym artykule dajecie tożsamość płciową jako coś osobnego od tutaj rzeczy związanych z płcią kulturową, czyli z ekspresją płciową, z przypisanymi zachowaniami, a potem w następnym artykule wrzucacie tożsamość płciową jako to, że jest to tutaj właśnie związane z płcią kulturową. Nice! Osobie, która to czyta, zrobiliście wodę z mózgu już co najmniej kilkakrotnie. Takiej, która nie wie o czym czyta i chce się czegoś dowiedzieć. Jedziemy dalej. Mamy na angielskiej wiki odpowiednik, czyli Gender Identity. Sorry za błędy w wymowie. I tak, na angielskiej wiki jest minimalnie lepiej, ale i tak uważam to za robienie wody z mózgu, ponieważ tutaj pisze, że znów ekspresja płciowa może być taka jak tożsamość płciowa, aczkolwiek nie musi być. I nie wiem, dlaczego po prostu nie napiszecie, że tutaj ekspresja płciowa i inne rzeczy związane z tutaj płcią kulturową nie mają związku z tożsamością płciową? Cokolwiek? Tak prościej, bardziej zrozumiale? Anyway, wracając jeszcze na chwilę do polskiej definicji tożsamości płciowej, tu mamy takie jedno śmieszne zdanie, na które nie zwróciłem uwagi, znaczy którego nie skomentowałam. U większości ludzi tożsamość płciowa jest zgodna z płcią biologiczną i takie osoby określane są jako cispłciowe. Płcią biologiczną. Czyli traktujecie tutaj w tej definicji tożsamość płciową jako coś, co jest poza płcią biologiczną. Znaczy w sumie to nie jest dziwne, kiedy przez cały artykuł wcześniej tutaj
traktujecie tożsamość płciową jako coś związane z płcią kulturową, z tym jak się kulturowo postrzega płeć. Bullshit. Bullshit. Tożsamość płciowa, czyli inaczej to, jak mózg danej osoby postrzega własną płeć, jest właśnie częścią tej nieszczęsnej płci biologicznej. Nawiasem mówiąc, powinno się używać trochę innego określenia niż płeć biologiczna, ale to już temat na inną dłuższą dyskusję. Tak więc, bullshit. To nie ma sensu. Znaczy, i tak nie miało sensu już wcześniej, ale tak wskazuje rzeczy, które powodują, że jeszcze bardziej nie ma to sensu. A tak, generalnie zauważyłam, że powinnam się spieszyć, ponieważ zaraz mój tutaj aparat pewnie zgubię od długiego nagrania i wtedy całe to nagranie pójdzie się papa. Tak więc pokrótce opiszmy jeszcze, jak jest na Wikipedii definiowany transseksualizm. Transseksualizm według APA historyczne medyczne określenie odnoszące się do osób, które przeszły jakąś formę medycznej lub chirurgicznej terapii korekty płci. Transseksualizm jest pozbawiony transpłciowości, inaczej transgenderyzmu, jednak niektóre osoby transseksualne nie chcą stosować określenia osoba transpłciowa. W sumie właściwie na odwrót, bo właśnie jak mówiłam na początku tego materiału, to określenie transseksualizm wychodzi z użycia i jest zastępowane przez transpłciowość, tak więc troszkę namieszaliście znowu. No ale w sumie jak mówiłam tutaj ze strony medycznej, część lekarzy określa jako osoby transseksualne tylko te osoby, które chcą przechodzić tutaj terapię korekty płci. Okej, to jeszcze zerknijmy tutaj na szybko definicję angielską. Tutaj osobami transseksualnymi są osoby, które doświadczają tożsamości płciowej niezgodnej z przypisaną im płcią i pragną zrobić korektę płci. No, czyli w sumie mniej więcej tak samo jak w przypadku polskiej, że tutaj transseksualnymi osobami są te osoby, które dokonują korekty. Też znowu jest na odwrót, że niektóre osoby transseksualne odrzucają słowo transgender. Znaczy możliwe, że też tak jest, ale mówię jak ogólnie, w rzeczywistości częściej się używa właśnie słowa transgender niż transseksual, więc dobra, może rzeczywiście niektóre osoby odrzucają to transgender i używają tylko transseksual. Nie wiem, nie jestem w stanie poznać wszystkich osób na świecie. I tak, tutaj kwestia, że jeszcze medyczną diagnozę tutaj dysforii płciowej, która w wielu przypadkach jest wymagana do tego, żeby zacząć jakąkolwiek korektę, co jest kolejnym bullshitem, znaczy tutaj bullshitem już systemowym, jest jeśli osoba, tutaj ważny jest przede wszystkim ten drugi człon, jeśli osoba trwale odczuwa, uciekło mi słowo po polsku, cierpienie związane z tutaj ich stanem, tym, że są trans i że ich tożsamość płciowa nie jest zgodna z tutaj resztą organizmu. No cóż, tutaj znowu na angielskiej wiki, znowu podeszli od tego od medycznej tutaj kwalifikacji i też też to jest częściowo głupie, no ale dobra, to już nie ma wiele co komentować w porównaniu do tego, co powiedziałem w przypadku pozostałej definicji. No dobra, to w każdym razie podejrzewam, że wiele osób, które obejrzały ten materiał, doskonale wiedziały, jak wyglądają te definicje na Wikipedii, wiedziały, że są bullshitem, przynajmniej mam nadzieję, aczkolwiek mam nadzieję, że ten materiał trafi do pewnej części osób, które właśnie wyszukują sobie słowo transpłciowość, nie wiedząc, czym jest transpłciowość i trafiają na Wikipedię, a potem możliwe, że trafiają na ten film. Tak więc definicja wikipediowa generalnie z bullshitem jest do przepisania. Definicję transpłciowości podałem na początku tego materiału, taką mającą sens i nie wpychającą do transpłciowości jednocześnie tego, że nie wiem, chłopak tutaj na przykład lubi bawić się lalkami, bo do tego sprowadza się wikipediowa definicja transpłciowości, co jest kompletnie bez sensu. Tak więc cóż, mam nadzieję, że komuś minimalnie rozjaśniłam, mam nadzieję, że przynajmniej minimalnie mniej głupiej dyskusji będę miała w internecie z osobami, które no tutaj powiedzmy trafiają na złe
definicję, a potem jadą po osobach trans. Bo jechanie po osobach trans jest popularne. Generalnie też informacja do osób cis. Jak tłumaczycie innym osobom cis transpłciowość, to zastanówcie się nad tym, czy ma to sens. Bo masa, bardzo często spotykam się z tym, jak jedna osoba cis tłumaczy drugiej osobie cis, że o, ten trans dziewczyna to jest na pewno bardzo dziewczęca i w ogóle nie. Tak nie jest, to tak nie działa. Oczywiście pewna część osób trans dziewczyn jest dziewczęca, ale też pewna część trans dziewczyn nie jest kompletnie dziewczęca. I jeszcze inna część trans dziewczyn jest dziewczęca tylko dlatego, że ma to wymuszone społecznie, bo generalnie społeczeństwo działa tak, że najpierw wymusza na osobach trans dopasowanie się do płci kulturowej, bo inaczej nie będziemy cię akceptować, a potem zarzuca osobom trans tutaj powielanie stereotypów i umacnianie ich. Nawet mówiąc, ostatnio pisałem o tym na Twitterze, znaczy przedstawiałem kilka takich sytuacji, do których często dochodzi w przypadku osób trans i jak głupie one są. I jestem zafascynowana, że ludzie nie widzą, jak głupie to jest. Anyway. Dobra, w tym materiał na tyle. Zobaczę, jak ten materiał w ogóle wyszedł, ponieważ generalnie odzwyczaiłam się od nagrywania vlogów, odzwyczaiłam się od gadania do kamery. Prawdopodobnie jutro siądę do nagrywania kolejnego vloga. Tym razem sobie pogadam o moim modzie. Znaczy, generalnie chcę zrobić vloga o, powiedzmy, problemach robienia modów do gier, a konkretnie do Total Warów, ale myślę, że to też trochę będzie się odnosić do modowania innych gier. Tak więc to będzie taki film z cyklu problemy moderskie, czy coś. Mam jeszcze parę innych pomysłów na vlogi, znaczy między innymi chciałabym skomentować kolejny wysryw naszej ukochanej pisarki, to znaczy Rowling. Ale nie wiem, czy chce mi się denerwować. Jeszcze denerwowałem już na to raz. Why not? Można jeszcze raz. I potem będę wynotować znowu, jak za pierwszym razem, jak przeczytałam to, co Rowling pisze. Generalnie w teorii mam pół godziny tutaj ponad nagrania głosowego, ale z uwagi na to, że robiłem przerwy, żeby oddychać, to myślę, że wyjdzie ten vlog znacznie krótszy, ale to się jeszcze zobaczy. W każdym razie teraz muszę być go montować i pewnie zajmie mi to jakoś 2 godziny. Anyway, dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że powrót vlogu was ucieszy. Dużo osób pisało mi o tym, żeby robić vlogi i coś. Nie wiem, jakieś vlogi jeszcze o tranzycji chcecie. Co chcecie o tranzycji? Może jakieś faku? Nie wiem, podawajcie tematy na vlogi. Powinnam to sobie powiedzieć na początku vloga. Będzie to wstawka, czy coś, nie wiem. Podawajcie tematy na vlogi. Chcecie vlogi, podawajcie tematy na vlogi. Bo ja często mam takie, że mam sporo pomysłów, nie mogę się zebrać i potrzebuję motywacji, żeby się zebrać do robienia vlogów. Tak więc podawajcie tematy na vlogi. Jeśli chcecie widzieć więcej moich tutaj pięknych, pięknie potarganych włosów i słuchać mojego pierdolenia na kamery. Anyway, przeciągam to zakończenie. Popatki!